z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję Harden Step Back 3, czyli trzecim budżetowym bucie od Hardena. Jestem ciekaw, ile z poziomem jego gry dość ujemnym jeszcze wyjdzie jego budżetowych modeli i w ogóle jego modeli do dziesiątki, myślę, że się nie doczłapie. No dobra, ale zanim przejdziemy do omówienia, pamiętajcie subować kanał, co jestem mega wdzięczny, lajkować film, bo jeśli dobijecie 69 lajków pod tym filmem, to w niedzielę wleci dodatkowy film taki śmieszny. I w komentarzach możecie zostawiać, czy chcecie KD, czy Zajony pierwsze w przyszły wtorek na kanale, ponieważ jest remis między tymi dwoma butami. I jakich komentarzy będzie więcej, te buty pojawiają się pierwsze, a potem Kyrie 3. Przejdźmy już do samego omówienia butów. Harden Step Back 3, Harden Step Back 2 były super, Harden Step Back 1 też były w sumie super, ale było widać upgrade. I tutaj mamy Harden Step Back 3. I powiem wam szczerze, że Harden Step Back 3 jest ulepszeniem Harden Step Back 2. Przede wszystkim, co dla mnie jest poprawione, no to tak, sznurowadła są lepsze, lepiej zdecydowanie się trzymają. Jeśli chodzi o podeszwę, na pewno bardzo dobrze łyka kamienie, jak widzimy tutaj. Jezu, ile kamieni, ale guma w podeszwie zewnętrznej minimalnie za miękka, ale ma głębsze bruzdy tutaj, przez co lepiej klei niż w Hardenach Step Backach 02. Uważam to na duży plus. Dodatkowo ogólnie klei lepiej, zdecydowanie lepiej klei do ziemi. Od razu powiem, że buty testowałem jedynie do gry outdoorowej. Nie wiem, jakby się spisywały na hali, więc nie będę mówił, ale na outdoor nadają się dość dobrze. Jeśli chodzi o system amortyzacyjny Bounce, to w poprzednich Step Backach miałem małe zastrzeżenie, że były dość... No, mi się wydawała ta amortyzacja tego Bounce'a najgorsza z Bounce'ów, jakie miałem. Była dość twarda i nie była responsywna, mimo tego, że była twarda. Po prostu czułem, no, beton. Beton to był straszny beton, te buty. I tak, mech, nie do końca mi to się działo. Tutaj jest to lepiej, jest to poprawione. A to nie jest Bounce Pro, tylko jest ten zwykły. Myślałem, że dadzą tutaj tego Bounce'a Pro, którego mam zastosowanego w Dame'ach 8, z którymi będą porównywane te buty już w czwartek. Ale mimo to, mimo że jest zwykły Bounce zastosowany, i tak jest spoko. Dlatego Bounce Bounce'owi nierówny. Jeśli chodzi o cholewkę, jestem mega zaskoczony, jak ta cholewka jest czysta. Naprawdę, skakali mi po stopach, no wiecie, jak to na outdoorze gracie, wszyscy mają brudne... No, kamień mi wyleciał z podeszwy. Wszyscy mają brudne buty i co? I tutaj jest czyściutko. No tutaj te białe elementy są brudne, bo tego pewnie nie widzicie, bo na kamerze to widać zupełnie inaczej, ale tutaj, tu jest brudno, ale to i tak troszkę wycierałem przed odcineczkiem, ale tutaj choleweczka to jest czyściutka. Naprawdę jest mega czysta i jestem mega zdziwiony, więc te buty, jeśli weźmiecie jakieś jaśniejsze CW, to myślę, że wytrzymają dłużej, będąc dalej jasnymi, niż przeciętne buty od innych marek. Jeśli chodzi o lockdown stopy, w poprzednich Hardenach Step Back 3 lockdown stopy był spoko, był naprawdę fajny. Tutaj jest troszeczkę gorzej, jest odrobinkę gorzej, wydaje mi się, że to zamknięcie stopy jest troszeczkę gorsze, ale nie jest jakieś złe, jest dobre, tylko jest gorsze niż Step Backach dwójkach. Jeśli chodzi o tutaj zamknięcie kostki i to, jak tu jest wygodnie, to tak, wygodnie jest, kostka jest zamknięta w miarę, no tak jak cała stopa, kostka, tak samo, taki poziom w miarę lockdownu. Wygoda całego buta jest naprawdę na poziomie bardzo wysokim. Naprawdę, walnę spoilera, jest to drugi najwygodniejszy but na outdoor po Pumach. Tych, które były ostatnio na kanale, te Pumy są tak wygodne, że ojojoj, ojojoj, powiem wam, to będzie dobry bucik. Jakie mogę powiedzieć minusy tych butów? Szczerze? Dla mnie but nie ma żadnego minusa. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że podeszwa zewnętrzna mogłaby mieć trochę twardszą gumę. Oczywiście, chociaż ona i tak jest dostosowana do outdooru, więc nie ma tu tragedii, ale tak mogłaby mieć twardszą gumę. Oczywiście można by wymienić Bounce'a na Bounce'a Pro, takiego jak mamy w Dame'ach 8. Ale czy te wszystkie pierdoły są tego warte? No wiadomo, cena buta jest przepiękna. Przepiękna, można je było bardzo szybko kupić, bardzo tanio. I to jest Adidas, będzie można kupić pewnie jeszcze taniej. Więc no, czy to jest najlepszy but outdoorowy? Na pewno najtańszy.
na pewno najtańszy. Jeśli chcecie kupić coś najtańszego, co będzie się oddawać na outdoor i będzie dobre, przy tym będzie dobrym butem, bo to jest naprawdę dobry but. Nie można powiedzieć, że to jest jakiś szmelt czy krab w pokroju tarmaków. Zresztą buty memy tego kanału. To naprawdę polecam bucik. Dla kogo nie polecam? Nie wiem, jak chcesz mi wydać więcej siana i masz naprawdę ten, no to ja bym sobie kupił na outdoor jakieś Deimosemki, Kawaje, bo też by przeżyły. Poziom przeżywalności powinien być też taki jak w tych. Ale no, tanie buty do koszykówki uważam za mega dobre rozwiązanie, mega dobry but i mega wysoko go oceniam. I naprawdę nie zauważam tu żadnych minusów. No jedynie można by coś poprawić, tylko poprawiać, żeby było lepiej, ale minusów nie daje tu żadnych. Nie ma czegoś, że o Jezu, to jest tragiczne. Wszystko na bardzo porządnym poziomie. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w czwartek w następnym odcinku. Nara!